Witam moi drodzy po dłuższej przerwie, jak łamaniak z tej strony. Wakacje i po wakacjach. Słuchajcie, świetna sprawa do tej pory. Skóra mnie swędzi od poparzeń słonecznych. Niestety, chciałoby się zostać dłużej, jednak czas wracać do rzeczywistości. I na szczęście, tak jak co roku, przywiozłem sobie z plaży piasek, fajny czarny piaseczek. Ciekawą też sytuację miałem na lotnisku. Pan zaczął czepać mi torby i pyta mi się, po co mi ten piasek. Ja mówię, no potrzebny, słuchaj, no jak nielegalne, to możesz sobie zabrać, tam 6 kilo piasku w tej torbie. Mówi, nie no spoko, legalne, tylko jak wszyscy będą zabierać nam piasek, to będziemy mieli gołe plaży. No i okej, zaśmiałem się i to wszystko. Tyle na ten temat. Moi drodzy, ale tak naprawdę akwarium, bo temu poświęcony jest ten kanał. Słuchajcie, przygotowań nie robiłem przed wyjazdem tak naprawdę żadnych. Mało tego, przed samym wyjazdem znalazłem wreszcie punkt nabijania CO2. Także akwarium ruszyło na pełnej... Tutaj nie skończę. Także pełne oświetlenie, nawożenie i CO2. Nawożenie do słupa wody również było, ponieważ szwagierka zajęła się z grzeczności. Podałem jej co i jak. I dla tych, którzy obracają się w terminach kliknięcia, wcześniej klikałem 5 razy makro. Ona dozowała mi 3 tylko kliknięcia. Tak, asekuracyjnie troszkę, żeby tego makro nie brakło w akwarium. No i co? Zwykle jest tak, że wracamy, a przerwa, to znaczy nie widziałem akwarium przez 2 tygodnie. Akwarium było na łasce właśnie szwagierki. Zwykle jest tak, że po powrocie niemiła niespodzianka, akwarium zaglonione i tak dalej, i tak dalej. No w tym przypadku, no sam zresztą przeżyłem to samo w tamtym roku. Po powrocie aż się przeraziłem, bo nic nie było widać przez szyby w akwarium. Zresztą rośliny także były tak porośnięte glonami, że kupa roboty nie czekała. Zresztą uwinąłem się z tym dosyć szybko, niemniej jednak dosyć uciążliwa sprawa. Tym razem na szczęście obyło się bez takich niespodzianek, jedynie co jakieś tam drobne zielenice punktowe na szybie, ale oczywiście zdarłem to od razu po przyjeździe, także niestety nie zobaczycie tego. A po co? Niektórzy, jak twierdzą, lubią glony, im nie przeszkadzają. No ja glony toleruję jedynie jeśli pełnią jakąś tam funkcję dekoracyjną, natomiast jakieś porośnięte rośliny glonami, szyby i tak dalej, staram się jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, gdzie tych glonów nie ma, albo mechanicznie, albo jakimiś tam korekcją parametrów wody. No i co, z wakacji wróciłem w piątek, po 2 tygodniach. Akwarium nie było ruszane tak naprawdę przez 3 tygodnie, bo podmiankę zrobiłem i drobną przycinkę tydzień przed wyjazdem. Tutaj po tych 3 tygodniach tak naprawdę akwarium przeżyło. Swoją drogą naprawdę polecam akwarium na ziemi ogrodowej, bo jak już złapię balans, to naprawdę ciężko to sknocić, chyba że naprawdę celowo to robimy i chcemy to prowadzić do ruiny. Natomiast z ziemi jestem bardzo zadowolony, jak na razie restart chyba się nie odbędzie w wspomnianym wcześniej terminie, bo no nie wiem, spróbuję jeszcze pokombinować tutaj na tym podłożu, może jakieś rośliny czerwone tutaj dorzucić, coś pokombinować z tą Starogener Repens, bo całkowicie mi opanowało akwarium. Gdzieś może wyciąć, gdzieś coś innego dosadzić. Jeśli chodzi o obsadę rybną, tutaj się nic nie zmieniło, rybki w świetnej kondycji. Też nie zobaczyłem na podłodze żadnego flaka, także myślę, że tutaj wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o nawożenie, po powrocie z wakacji wróciłem do pełnego. Ja stosuję nawożenie w stosunku 6:1, około 6-7:1. W słupie wody mi to się tak kalkuluje, że wychodzi 10:1. A ja nie mówię, to nie jest ile ja nawożę, tylko mówię o stosunku tutaj.
I takie właśnie nawożenie w stosunku około 6-7 do 1 najlepiej się w tej chwili sprawdza tutaj w moim akwarium. No więc jak zauważyliście, z low-techa nici tak naprawdę powróciłem do high-techa. I tak naprawdę chyba najbardziej to akwarium mi odpowiada. Tu się jednak coś dzieje, te rośliny rosną, jest przycinka, cały czas ten krajobraz w akwarium się zmienia. No to mnie kręci najbardziej. Zresztą przez te 2 miesiące, gdzie nie miałem butli i nie nawoziłem akwarium żadnymi solami, ani mikro, ani makro, rośliny zaczynały, no, może nie tyle padać, co padać to za dużo powiedziane, ale chociaż z drugiej strony SP Japan praktycznie całkowicie mi zgniła, no, nie rosło to w ogóle. W tej chwili sami widzicie, wystarczyło 3 tygodnie tak naprawdę, i to w trakcie, kiedy mnie nie było, a SP Japan znowu zaczyna fajnie odrastać. Zresztą stare Generepens też pojawiały się, zaczęły się pojawiać jakieś tam dziury w dolnych partiach liści. No, zaczęła się glonić ta roślinka. W tej chwili wszystko wróciło do normy, nawet glony zniknęły samoistnie. Ja karbo żadnego tutaj nie stosuję, zresztą karbo to akwarium nie widziało już chyba co najmniej pół roku. Nie kupuję, jakoś nawet nie chce mi się, zresztą nie widzę jakiegokolwiek sensu, żeby stosować karbo. No i poza tym to wszystko. Moi drodzy, mam nadzieję, że w chwili obecnej filmiki zaczną pojawiać się częściej, ponieważ skończył mi się sezon w pracy, także od poniedziałku do piątku będę siedział w domu i zajmował się akwarium, i nie tylko. Praca tylko na weekend, także na pewno więcej czasu troszkę poświęcę na YouTube i na pielęgnację tego zbiorniczka. Moi drodzy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. No nie chcę kręcić tutaj dodatkowo odcinków i nabijać sobie statystyk. Także korzystając z okazji, gdyż stukło mi ostatnio 2000 subskrypcji, chciałem Wam serdecznie podziękować za to. No szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem tylu Was zgromadziłem. Ostatnio nawet dostałem komentarz, że nie da się mnie słuchać, że jestem lakoniczny, jakkolwiek, cokolwiek ten Pan miał na myśli. Natomiast no, ja zgadzam się z tym, no polotu mokrego ani głosu Mozarta nie mam. Obydwu Panów serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, tam na dole jest taki suwak. No, jeśli się komuś nie podoba to, co mówię, jak mówię, tego na pewno nie zmienię, bo wiadomo, po włączeniu kamery to, co miałem do powiedzenia, jakoś zapominam i wygląda tak, jak wygląda. Natomiast tym suwaczkiem można sobie zawsze zjechać w dół, tak żeby nie słyszeć, i no, ewentualnie popatrzeć sobie na akwarium, które w mniejszym lub większym stopniu Wam, mam nadzieję, że się jakoś podoba. Słuchajcie, także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i również za wysłuchanie w tym odcinku do końca, i trzymajcie się, pozdrawiam.